Jeśli dom masz do kupienia i marzenia do spełnienia, w Credit Union złóż podanie i pożyczkę wnet dostaniesz. Każda przesyłka z Piastem idzie szybko. Szybciej. I najszybciej. Biuro prawne Iwony Ganczak specjalizuje się w kupnie i sprzedaży nieruchomości, w prawie rodzinnym, w sprawach spadkowych, testamentowych i notarialnych. Zapraszamy do biura w Mississaudze przy 204 Queen Street South. U nas Twoje sprawy są w pewnych rękach. Big Boys with Cool Toys. Szeroki wybór zdalnie sterowanych modeli, części zamienne i akcesoria. Helikoptery, samoloty, rakiety, pociągi, łodzie i statki. Największy tego rodzaju sklep w Kanadzie znajduje się na plaży przy restauracji Orbit po przeciwnej stronie Starski One w Mississaudze. Zapraszamy do Credit Union. 4% świąteczna pożyczka czeka na Państwa do końca stycznia. ...28 listopada w King Edward Hotel w Toronto miał miejsce White Christmas Dinner, doroczna impreza charytatywna po raz 8 zorganizowana przez Fundację Polish Orphans Charity. Zapraszam na sprawozdanie. Kolejny obiad świąteczny, którego organizatorzy działają na rzecz sierot w Polsce i innych krajach, zgromadził blisko 200 osób ze świata biznesu i kultury oraz profesjonalistów różnych zawodów, lekarzy, prawników czy inżynierów. Obecni byli także przedstawiciele polonijnych organizacji i instytucji. Wśród znakomitych gości byli poseł federalny Ted Opitz, konsul generalny RP w Toronto Grzegorz Morawski, konsul generalny Słowacji w Toronto Michael Martinczyk, tradycyjnie biorący udział w tej ważnej uroczystości były przewodniczący Rady Dyrektorów naszej Credit Union Robert Jagielski oraz dwie osoby od lat bardzo blisko związane z Fundacją Polish Orphans Charity, jej główny sponsor i patron, filantrop Lionel Goffard i pani Marni Aleksander, wdowa po zmarłym 2 lata temu byłym gubernatorze Ontario Lincolnie Aleksandrze, wieloletnim patronie fundacji, który uczestniczył we wszystkich jej dorocznych imprezach. Przybywające eleganckie towarzystwo witała założycielka i prezes Polish Orphans Charity dr Ryszarda Ras wspólnie z mężem, inżynierem Bartłomiejem Pasowskim, członkiem zarządu fundacji. Obok popularnego balu charytatywnego fundacji uroczysty White Christmas Dinner jest drugą doroczną akcją dobroczynną znanej już szeroko organizacji, dochód z której został ponownie przeznaczony dla The Angels Foundation for Learning, zdobywającej fundusze na pokrycie kosztów śniadań dla biednych uczniów szkół w metropolii torontońskiej. O pogodny nastrój wieczoru zadbała wirtuoz gry na harfie Leanne James. Część oficjalną uroczystości prowadzonej przez Martę Poznakowski i Wojciecha Wojnarowicza rozpoczęło wystąpienie posła Teda Opitza, który przekazał pozdrowienia i życzenia świąteczne w imieniu rządu kanadyjskiego i premiera Stephena Harpera. Dodajmy, że Ted Opitz był także członkiem zarządu fundacji we wcześniejszym okresie jej działalności. I've been on Dr. Russ's board in the past and really enjoyed it. I've really enjoyed being part of this charity because you're right, you know, looking after children, helping children around the world in so many places has been a hallmark of this charity, and nobody exemplifies it more than Dr. Russ and her passion for looking after children all over the world, and I'd like to thank her for that. Let's give her a special hand for everything that she does for children. I'm very, very proud to be associated with this charity.
But ladies and gentlemen, on behalf of the government of Canada, on behalf of the Right Honourable Stephen Harper, Prime Minister of Canada, I'd like to extend his greetings and the government's greetings for a wonderful dinner this evening. You know, when I told the Prime Minister about this charity, he's very, very pleased that Canadians lean forward and do this kind of work because it's so important, not only to our own kids within our own country, but of course to kids in so many other countries. And as we could see from world events these days, things are not necessarily getting easier, they're getting tougher around the world. So I'd like to, on behalf of the Government of Canada, on behalf of the Prime Minister, wish all of us a Merry Christmas, because that's coming up, and thank you so much for allowing me to be part of this evening. Jak zwykle spotkanie cechowała serdeczna atmosfera, choć z myśli biesiadujących nie umykał cel, dla którego świąteczny obiad zorganizowano. O tym właśnie mówiła dr Ryszarda Raz, która podziękowała zebranym za przybycie i nieustanne wspieranie kierowanej przez nią fundacji. Następnie dr Raz wręczyła czek na sumę 25 tysięcy dolarów przedstawicielkom wspomnianej The Angels Foundation for Learning. Zabierając głos, wiceprezes zarządu fundacji Wojciech Wojnarowicz przekazał obecnym kilka informacji na temat związanego z fundacją wydarzenia, jakie miało miejsce w czasie niedawnej wizyty gubernatora Kanady Davida Johnstona w Polsce. Wtedy bowiem, w trakcie uroczystości w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, małżonka gubernatora Sharon Johnston wspólnie z małżonką prezydenta Bronisława Komorowskiego Anną wręczyła przyznane przez fundację stypendia kolejnym artystycznie uzdolnionym sierotom. Dodajmy, że obecnie liczba przekazanych przez fundację stypendiów sierotom w kraju, każde w wysokości 1000 dolarów, przekroczyła już 100. A jeśli chodzi o działalność fundacji Polish Orphans Charity, przypomnijmy, że oprócz przyznawania stypendiów dla artystycznie uzdolnionych dzieci, przeważnie z okolic Radomia, fundacja przekazuje duże sumy pieniędzy na rzecz sierot w kilku krajach świata oraz finansuje budowę placów zabaw w domach dziecka w Polsce. Jak zwykle podczas White Christmas Dinner gości odwiedził i wraz z uroczym aniołem i przystrojonymi w korony elfami słodycze wręczał święty Mikołaj. Spotkanie zakończył występ znanej śpiewaczki Kingi Mitrowskiej, wykonującej kolędy oraz popularne pieśni.